W niedzielne popołudnie Federacja Fame ogłosiła nowego rywala Gimpera na galę na Stadionie Narodowym i przy okazji oficjalnie rozwiała wszelkie wątpliwości dotyczące występu Filipa Heizera. W poście, który pojawił się na mediach społecznościowych organizacji, widoczna jest informacja o tym, że kontrakt prezentera telewizyjnego został rozwiązany za porozumieniem stron, natomiast w jego miejsce do klatki wkroczy Krzysztof Gonciarz, nazwany na potrzeby starcia bestią z Tokio. Nowy przydomek Gonciarza jest rzecz jasna usadowionym bardzo mocno w tzw. czarnym humorze nawiązaniem do zeszłorocznej afery twórcy, kiedy został on oskarżony publicznie przez modelkę Darię Dąbrowską o toksyczną postawę, podawanie substancji psychoaktywnych i wykorzystywanie kobiet, z którymi się spotykał. Dla jednego z najpopularniejszych twórców na polskim YouTubie będzie to debiut we frikowym oktagonie. Póki co nie poznaliśmy formuły jego starcia z Działowym, a w internecie pojawiły się pogłoski, że nie ma on żadnego doświadczenia w sportach walki i dopiero od niedawna rozpoczął treningi. On chyba miał pierwszy czy drugi raz rękawice na... Co ty gadasz? Jest laikiem w tym temacie. O Boże, no to powiem ci, że rzucił Ale z tego co wiem, to naprawdę się przykłada. I w ogóle jest w bardzo dobrej jest kondycji fizycznej. W ubiegłą sobotę w hali Orbita WTC Spartan we... Powiem, że te dwa bieguny to jakieś źródło rzetelnych informacji. Naprawdę. Stary, no to tam się takich rzeczy można dowiedzieć. W Wrocławiu odbyła się 9. edycja gali Prime MMA. Według naszej YouTube'owej ankiety zdecydowanie największa ilość głosujących, bo aż ponad 60% zadeklarowała, że w ogóle nie oglądała wydarzenia. 14% ankietowanych oceniło galę na dobrą, co jest drugą najczęściej wybieraną opcją, a podium z wynikiem 11% zamyka odpowiedź, że gala była średnia. Analizując wyniki głosowania oraz zestawiając je z komentarzami, można uznać, że osoby, które zdecydowały się zakupić pay-per-view, były zadowolone z widowiska. Należy jednak mieć na uwadze, że wyniki sprzedaży mogły nie być zawrotne, skoro aż ponad 60% widzów naszego kanału, więc de facto widzów Freak Fightów, zdecydowało się nie wykupować dostępu. Decyzja o braku zakupu pay-per-view mogła wiązać się z jednym z najczęściej wymienianych mankamentów gali, a więc samą ceną za licencję, która wynosiła rekordowe jak na freakowe standardy wszystkich federacji 50 zł za najtańszy pakiet. Sam prezes Bezrąg jednak w wywiadach podsumowujących galę deklarował, że są bardzo zadowoleni ze sprzedaży i już około godziny 21 osiągnęli zakładany wynik, po którym koszty organizacji zostały pokryte i byli na tak zwane zero. Nie, jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Rekordu nie ma, ale jesteśmy bardzo. Widzowie, kiedy pamiętacie ostatnio, żeby przyszedł jakiś wodarz i powiedział: widzowie, ale nam chłopo poszło, chyba za drogie to 50 zł, to za dużo pieniędzy, ale żeśmy zjechali. No, nie przypominam sobie. Doskonała sprzedaż. Tak, doskonała. Już od 21 osiągnęliśmy to, co chcieliśmy, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Zanim przejdziemy jednak do omawiania tego, co wydarzyło się w sobotni wieczór w hali Orbita we Wrocławiu, warto odnotować, co działo się w przeddzień gali, a działo się naprawdę dużo. W piątkowe południe Michał Rogoziński, a więc jeden z prowadzących programu Federacji, poinformował na swoim Twitterze o bardzo ciekawym wewnątrz branży. Swoją drogą, wydaje mi się, że po Michale Rogozińskim bardzo widać niechęć do Federacji Fame. Wydaje mi się, że oni się w jakichś tam niespecjalnie przyjaznych warunkach rozeszli. Transferze. Mianowicie szeregi Prime'u zasilił Piotr Lipski, a więc dyrektor operacyjny Federacji Fame i postać powszechnie szanowana w środowisku, a także bardzo istotna z punktu widzenia funkcjonowania organizacji, która często była stawiana w hierarchii osób zarządzających federacją zaraz za czwórką jej włodarzy. W sobotnie popołudnie pojawiła się w tej sprawie mała aktualizacja, wszystko za sprawą doniesień branżowego dziennikarza Kuby Wątora, który poinformował na swoim Twitterze, że skontaktował się w celu uzyskania wyjaśnień z Federacją Fame, która przekazała mu informację, iż Lipski został usunięty z jej szeregów z powodu, cytując, poważnych nadużyć finansowych, co brzmi dość poważnie, lecz szczegółów nie było dane nam poznać. W momencie Ja też słyszałem coś takiego, więc... Coś w tym jest, ale to... Gowania tego newsa sam zainteresowany nie odniósł się do tych informacji. Jeszcze tego samego dnia doszło do wybuchu czegoś w rodzaju afery o charakterze pedofilskim, za której ujawnieniem stoi Nathan Marcoń. Wszystko zaczęło się od pisanych oraz mówionych instastories Amadeusza Ferrariego, w których wprost zapowiedział on nadejście Pandory 2.0 oraz dodał, że materiały, które już wkrótce ujrzą światło dzienne, będą znacznie mocniejsze od materiału dowodowego zebranego przy okazji afery ze Stu w roli głównej. Amadi dodał, że pierwsze informacje, które wyciekną w sprawie, będą dotyczyć dwóch postaci, jednak ma to być dopiero początek całej afery. Następnie Amadeusz odesłał obserwujących właśnie do Nathana Marconia, który niedługo później zaczął publikować na swoich socialach informacje dotyczące Tomka Chica, z którym zaledwie kilka dni wcześniej starł się dość mocno najpierw telefonicznie w programie Ściana Płaczu, a następnie już bezpośrednio za kulisami wydarzenia. Wówczas w ruch poszedł nawet gaz pieprzowy i można uznać, że medialna ofensywa Marconia jest swego rodzaju kontynuacją spiny z bezdomnym. Ja uważam, że ten gaz bezdomny trochę farajerskie zagranie było, ale tak szczerze się należało.
Marcin chyba wiedział, co robisz wtedy. ...milionerem. Nathan rozpoczął od publikacji screenów, które miały sugerować homoseksualne ciągotki Chica. Widać na nich urywki rozmowy Tomka na Messengerze z drugim mężczyzną, które wyraźnie wskazują na erotyczne zabarwienie konwersacji. Nie zabrakło na nich dwuznacznie brzmiących tekstów, a także zdjęcia okolic intymnych Tomka. W kolejnym twitterowym wpisie Marcin zasugerował, że to dopiero początek wyciągania materiałów na Chica, a kolejne obnażą go znacznie bardziej, jako że mowa w tym przypadku o przestępstwach. Następnie na profilu Nathana pojawiły się screeny rozmów oraz nagrania, które bardzo wyraźnie sugerowały, że Galewski utrzymał bliższe kontakty z nieletnimi dziewczętami. Na filmach i zdjęciach widać Tomka w towarzystwie dziewczyn, które już na pierwszy rzut oka wyglądają na niepełnoletnie. Juleczku, piękno to. Także macie na pamiątkę z wujkiem Tomkiem, mnie taki diabeł straszy. Fajna jesteś. W późniejszym czasie zarówno Nathan w wywiadzie, jak i sam Tomek w swoich tłumaczeniach wyznał, że dziewczyna, z którą konwersował, czy też miał styczność na żywo, miała 14 lat. Mnie ciągle jedna rzecz troszeczkę mocno zastanawia. Mianowicie tam poszło takie hasło od pokrzywdzonej dziewczyny, że ona powiedziała, że miała być sprzedana pewnemu mężczyźnie. Natomiast finalnie okazało się, że ów mężczyzna preferuje bardzo szczupłe kobiety. Bardzo szczupłe. Ja już gdzieś to słyszałem. Większość tych moich wiadomości, tam nawet ta dziewczyna miała 14 lat, to minimum wtedy było 14 lat. Później dopiero, jak zobaczycie datę, później dopiero gdzieś tam rok czy dwa lata później podniesie do 15. Wśród opublikowanych przez Nathana materiałów najbardziej szokujące jest nagranie z zapisem jego rozmowy z dziewczyną na Messengerze, podczas której ta przyznaje Chicowi, że ma aktualnie 15 lat, co nie przeszkodziło jednak mu w tym, by wysłać jej zdjęcie swojego przyrodzenia, a także kilka nagrań, na których padają szokujące słowa odnoszące się bezpośrednio do chęci seksualnego obcowania z nastolatką. Ale ci masz taką słodziutką, że mógłbym lizać cały dzień bez kit. Ale mogłobyś chociaż polizać raz na jakiś czas kutka. Zobaczy mi fajnie. No tak, no ja łączę kropki, powiem wam tak, ja nie będę nic na głos mówił, bo nie chcę sobie problemów narobić. No ale myślę, że akurat to sformułowanie odnośnie bardzo szczupłych kobiet nie padło tam przez przypadek. No jest to podejrzane i tyle. Warto dodać, że Nathan podsumował swoją publikację słowami, że to nawet nie jest 5% materiałów zgromadzonych na Tomka. Po jakimś czasie do zarzutów postanowił odnieść się sam zainteresowany, który opublikował Instastory, na którym w dość specyficzny i bardzo pokrętny sposób tłumaczy się ze swoich występków. Jednak o ile dobrze udało nam się zrozumieć jego przekaz, odnosi się do swojej byłej partnerki Nadii, informując, że to ona jest odpowiedzialna za wyciek tych wiadomości i screenów oraz iż mści się na nim za ich niedawno zakończony bardzo burzliwy związek. Ponadto Tomek zdawał się bagatelizować zarzuty, które padły pod jego adresem. Dobra, muszę ten film i cały wierzyć, że ona planowała coś takiego. Ja wierzyłem, że może być inaczej. Cały mój Messenger przepierdolony, wszystkie możliwe wiadomości do jakichkolwiek małolatek, a dzieci podpinane pod kurwa kontekst, kurwa, w jaki deseń ona uderza. Nie spodziewałem się, że jest taka wyrafinowana, ale chuj tam. To, co ona sobie wymyśliła i w jak wyrafinowany sposób to robi, to jest kurwa historia bez kitu. Chyba każdy, kto mnie zna, to wie, że ja nie mam problemów z jakimiś tam rzeczami różnymi. I na chuj miałbym kurwa robić takie rzeczy. W storce dodanej jakiś czas później, Tomek poszedł o krok dalej i w pewien sposób postanowił znormalizować tak zwane ciągotki do nieletnich dziewczyn, a także zapewnił, że on nic złego nie zrobił, po czym po raz kolejny przerzucił całą winę za tą aferę na swoją byłą dziewczynę. Bo chyba każdy, kurwa, na ulicy czasami obejrzy się za jakąś nastolatką, a kurwa... To jest taki typowy przykład typa, któremu nie jest przykro, że zrobił jakieś rzeczy i jemu jest przykro, że to ujrzało, wiesz, światło dzienne, nie? Chyba wiadomo jest, że faceci mają jakąś na swoją naturę. No ale w sumie ma rację, to jest wina tej Nadii, bo przecież gdyby ta Nadia o tym nie powiedziała, to nikt by nie wiedział, to przecież problemu dla niego by nie było. To jest niesamowite to jest. Ale to w ogóle jest robienie z igły widły, ale dobra, chuj tam. Niech czas to rozwiązuje wszystko, bo ja się mam dosyć, mam kurwa tej dziewczyny bez kitu. Ona robi świństwo, robi bardzo brzydką rzecz, której sama będzie żałowała. No bo... Jak się dość szybko okazało, nie był to koniec ofensywy Nathana, który zgodnie z zapowiedziami Ferrariego zaczął również wyciągać kompromitujące informacje dotyczące drugiej osoby, którą okazał się jego sobotni rywal, czyli Daniel M. Nathan nie skorzystał jednak w tym celu ze swoich social mediów, a zaczekał na odbywający się po ważeniu i media treningu wspólny program z serii Zadyma, po
podczas którego w trakcie dyskusji najpierw wprost nazwał Tomkaczika pedofilem, a następnie przeszedł już do samego Magicznego i zaczął sugerować, że również on ma wiele za uszami w tym temacie, nawiązując do jego zachowań z przeszłości. Szczerze, powiedz, wysyłanie przerodzenia do osób, które tego nie chcą, są w porządku? Jak się po chwili okazało, Nathan oznaczył na swoim Instagramie pewien profil, na którym miały znajdować się kompromitujące Daniela materiały, będące dowodem na jego niepokojące zapędy. Następnie przedstawił prowadzącemu program Michałowi Rogozińskiemu oraz widzom instrukcję, jak wejść w ten plik. W środku znajdują się zdjęcia, filmy oraz screeny z rozmów, na których widoczne jest m.in. jak Daniel się masturbuje oraz prowadzi rozmowy z bliżej nieokreślonymi osobami. Nie zabrakło wielu sprośnych tekstów, w tym jednego wyjątkowo obrzydliwego, który również sugeruje ciągotki patostreamera wobec małoletnich dziewczyn. Był to zdecydowanie najgrubszy ze screenów znajdujących się w pliku, który Nathan udostępnił dodatkowo na swoim twitterowym profilu, upewniając się w ten sposób, że trafi on do szerszego grona odbiorców. Na podstawie wspomnianej wiadomości Nathan wprost określił w studiu Daniela mianem PDF-a. Jak tam, pedofilu pierdolony? Magiczny bronił się z kolei przed zarzutami Pierzastego, informując, że wiadomości ze screenów nie były jego autorstwa i zostały sfingowane przez sztuczną inteligencję bądź napisane przez kogoś innego. Podkreślił, że nigdy nie pisał z dziewczynkami i tworzył relacje jedynie z dorosłymi kobietami. Po kilku minutach Nathan Nie, tak akurat prawdę powiedziawszy, ja tego bronić nie chcę, bo dla mnie to jest zwykła ściera. Swoją drogą Cloud mi walkę z nim proponował, to mu opowiedziane, namawiali mnie, żebym z tym zawalczył. Bo tam w sumie ciężko powiedzieć, czy ona miała 12 lat. On twierdzi, że ta laska miała 12 lat małżeństwa, to nadal nie stawia go w lepszym świetle, że się przystawia do jakichś zajętych rur, no ale no. Postawił Danielowi swego rodzaju ultimatum, deklarując, że jeśli nie usunie on po programie swoich profili na social mediach, to opublikuje on porcję kolejnych kompromitujących go materiałów. W odpowiedzi M od razu podkreślił, że nie spełni jego oczekiwań i czeka na resztę publikacji. Jak się jednak okazało, Nathan tego wieczoru nie wstawił do sieci już niczego nowego, a zamiast tego pojawiło się jego instastory, na którym napisał, iż widać, że jego oponenta nie ruszają jego publikacje i nie zamierza się nawet tłumaczyć ze swoich występków, w związku z czym skupi się na tym, by uszkodzić go w sobotę w Oktagonie. W piątkowy wieczór, poza aferami na tle obyczajowym, doszło także do sporej roszady na karcie walk wydarzenia. Podczas media treningu Paweł Jóźwiak poinformował widzów, że z uwagi na chorobę jest zmuszony wycofać się ze starcia z Jackiem Murańskim. Postanowiłem wycofać się w ostatniej chwili z walki. No niestety, od tygodnia zmagałem się z ciężką infekcją górnej. Ogólnie Jóźwiak był tak bardzo chory, że założył się o 200 tysięcy na walkę, a mało tego, jeszcze negocjował gołe pięści. Niesamowite, naprawdę. Dróg oddechowych, mój sztab medyczny robił wszystko, żeby postawić mnie na nogi. Niestety, nie dałem rady. Sam Jacek nie... Ale ja jeszcze nie słyszałem nigdy w historii sportu zawodowego, jak jestem w błędzie, to mnie wyciągnijcie, żeby ktoś powiedział, że się nie bije, bo ma katar. Kupił tłumaczeń Pawła i najpierw jeszcze na scenie zasugerował brak szczerości swojego rywala. Dla przykładu, jak ja miałem walkę z Pasutem, Ola przesyła 3 złote. Ale finalnie mi przeszło. Bola lubi bardzo szczupłe i takie naprowadzanie niedosłowne. Idzie od ciebie Sofi, znów z drugiej strony ma twarz jak zrobiona 40-latka, więc tu się coś nie łączy. Dzięki, Olcia. Swoją drogą Bandurę spotkałem na recepcji, przyjechałem do hotelu i Bandura też mówił, że jest na lekach. Nie wiem, czy Bandura finalnie wyzdrowiał, czy nie. Ja wyzdrowiałem przed walką, ja do walki wyszedłem w 100% zdrowy osobiście, bo taki ziomek, co mi kroplówki robił witaminowe, powiedział, że jakieś tam witaminy mi wpierdolą różne, które pomogą mi przeczyścić drogi oddechowe i powinno być git, i faktycznie było git. Oraz przyznał, że liczy na dobre zastępstwo na sobotni wieczór, a po chwili za kulisami media treningu na streamie prowadzonym przez Meduzę w szyderczy sposób odniósł się do powodów rezygnacji byłego prezesa FEN. Zainspirował się Mają Staśko. Maja Staśko przedwczoraj ogłosiła. Nie było go chyba. Dostałam okres! Paweł kurwa też. Mocne. Pomimo zapewnień Tomasza Bezrąka ze sceny, że federacja stara się o załatwienie zastępstwa na walkę, ostatecznie najwyraźniej nie udało się znaleźć godnego rywala, w związku z czym starcie z Muranem ostatecznie wypadło z karty walk, w jego miejsce pojawiło się nowe zestawienie Magical Junior kontra Mateusz Mati MMA Szczepaniak. Ten drugi zawodnik jest twórcą działającym przede wszystkim na TikToku, na którym zgromadził do tej pory niecałe 260 tysięcy obserwujących. Ponadto ma za sobą bogatą historię pojedynków amatorskich.
Do sytuacji z brakiem starcia na gali odniósł się jeszcze w komentarzach pod postem z ostateczną kartą walk Jacek Murański, który w odpowiedzi na pytanie widza napisał, że pojedynek z nim proponowano właśnie młodemu Magikalowi, jednak ten miał przestraszyć się wizji starcia z Muranem i Prime musiał znaleźć mu nowego rywala. W pierwszej darmowej walce tego wieczoru w klatce spotkali się Erwin Burzyński oraz Jakub J. Wiśniewski. Mimo małych perturbacji z ustaleniem ostatecznej formuły walki panowie mierzyli się ze sobą w K1, co premiowało Erwina, który od samego początku starcia zaczął nakładać presję na specjalizującego. Burzyński mocno okopywał nogi rywala i dążył do zepchnięcia go na siatkę. Głos na nagraniu jest dziennikarki, która dolaczyła w czerwcu Krzysiu se zaktualizował listę wrogów i przyjaciel chyba ZOA i wygenerowała. Dzięki pani Re, panie Re, nie wiem, dzięki. A Jay nie bardzo miał pomysł, jak sobie z tym poradzić. Gdy wydawało się, że runda będzie zapisana zdecydowanie na korzyść syna Artura Gwoździa, nadział się on na potężną bombę od Jaya i tuż przed końcem tej odsłony byliśmy świadkami pierwszego liczenia. W drugiej rundzie Jay starał się pójść za ciosem i to on był bardziej aktywny oraz napierał na rywala. W pewnej chwili zaczął zasypywać Erwina gradem ciosów pod siatką, jednak Burzyński nie pozostawał mu dłużny i również odpowiedział kilkoma uderzeniami, po których na twarzy Jaya pojawiło się solidne rozcięcie. Ten Erwin ogólnie mega szybki się wydawał, taki naprawdę bardzo szybki, dynamiczny. Za to ten drugi ziomek się wydawał taki dosyć wolny, ale taki taran, jakby jego uderzenia mocno były. Panowie przewalczyli jeszcze chwilę, po czym sędzia zdecydował, że twarz Wiśniewskiego powinien obejrzeć lekarz, który nie dopuścił go do dalszej walki i ku olbrzymiemu niezadowoleniu byłego uczestnika programu Love Island pojedynek został przerwany, a Erwin zanotował drugą freakową wygraną w karierze. Jako kolejni do klatki weszli dość niespodziewanie De Carpi oraz Dawid Ambro i jak się dość szybko okazało, już na starcie wydarzenia byliśmy świadkami sytuacji typowej do... Zrobimy widzowie za chwilę wielkie sprzątanie, które obiecałem, a potem obejrzymy poważniejsze rzeczy. Federacji Prime MMA. Ambroziak miał bowiem walczyć tego wieczoru z Dariuszem Rutkiewiczem w ramach normalnego pozaturniejowego pojedynku. Carpi był z kolei anonsowany jako uczestnik Igrzysk Gladiatorów i rywal Iriona. W obliczu roszady ogłoszonej przez konferansjera federacji panowie zawalczyli ostatecznie ze sobą w turniejowym eliminatorze. Nie wiem, może jestem spierdolony, ale uważam tak szczerze, że powinniście mi widzowie wysłać 59 tysięcy złotych, jeżeli macie wolne, bo chciałbym sobie ten zegarek kupić. Że wiecie, jak jesteście kurwi, to spoko, to zrozumiem, ale uważam, że zasługuję na ten zegarek. No. A wygrany pojedynku miał walczyć dalej właśnie z Irionem. Trzeba zaznaczyć, że takie rozwiązanie nie było zbyt uczciwe, ponieważ zwycięzca walki miałby ostatecznie na swoim koncie jeden pojedynek więcej od reszty uczestników turnieju, co mogło odbić się na jego kondycji. Zanim przejdziemy do omawiania przebiegu starcia, wróćmy jeszcze na chwilę do niedoszłego rywala Ambra, czyli Rutkiewicza, którego nieobecność była powodem tych nagłych roszad. Rutkiewicz kilka godzin przed galą opublikował Instastory, na którym wprost informuje, że został oszukany przez federację i mimo wielu próśb nie otrzymał od niej kontraktu na walkę. Według jego słów w tej samej sytuacji miał być sam Dawid i panowie razem podjęli decyzję, że nie walczą. Mamy godzinę 17, słuchajcie, ja nie otrzymałem kontraktu na walkę z Dawidem Ambro. Po rozmowie z Dawidem Ambro decyzja jest taka, że po prostu nie bijemy się. Kurde, ja mam dziwne, nie wiem, po prostu głośno zadaję pytanie. Dlaczego takie sytuacje dzieją się tylko w Prime? Dlaczego poza Prime'em nikt nigdy nie mówił, że kontraktu nie ma podpisanego? Oszukano mnie, zrobili ze mnie tak naprawdę idioty, bo przyjechałem tutaj z całym składem, opłaciłem składowi hotel, paliwo, wszystko. Żaden zawodnik ceniący się, nawet szanujący własną osobę, nie będzie się bił, jeżeli nie ma kontraktu na tą walkę, bo nikt mu nie gwarantuje żadnych pieniędzy. Jak się jednak okazało, Ambro wyszedł ostatecznie do oktagonu z De Carpim, a ponadto budował narrację, że jego pierwotny rywal się go przestraszył, co poddenerwowało Rutkiewicza do tego stopnia, że ten opublikował na swoim Instagramie kolejne nagranie, na którym już nieco ostrzej odniósł się do całej sytuacji. Rozgoryczony Darek wyznał, że musiał zbijać do tej walki mnóstwo kilogramów, w tym ostatnie 4 od rana w piątek przed ważeniem, a mimo tego federacja nie była skłonna dać mu do podpisania kontraktu. Dodał również, że Ambro był pierwszą osobą, której powiedział on, że nie złożył nigdzie podpisu, dlatego nie chce walczyć, na co sam Ambroziak miał mu powiedzieć, że jeśli nie podpisze kontraktu, to nie otrzyma wynagrodzenia. Rutkiewicz był wściekły na swojego niedoszłego rywala, że mimo szczerej rozmowy następnie Ambro sugerował u niego strach i kilkukrotnie zapowiedział zrobienie mu krzywdę. Ty, Ambro, wypowiadasz się na ten temat, że ja obsrałem zbroję? Chłopie, po tym, co ty k***a pokazałeś, to przecież człowieku, bym cię rozk***ił w pierwszej minucie. To teraz powiedz, czy nie powiedziałeś ty do mnie? Darek, jak nie podpiszesz, nie dostaniesz pieniędzy. Powiedz, czy tak nie było. Do zmiany na karcie walk... Co myślisz o ostatniej zegarkowej premierze Spinnaker X z Ponebob?
Nie widziałem nawet takiej premiery, więc nie wiem. Wniósł się też krótko prezes federacji Tomasz Bezrąk, który spytany o powody zamieszania w trakcie wywiadu dla MMA.pl przyznał, że nie spodziewał się takiego obrotu spraw, a Rutkiewicz przestał odbierać od niego telefon, w związku z czym nie mógł wyjaśnić sytuacji. Dodał, że woli wstrzymać się póki co z oficjalnym stanowiskiem w tej sprawie, jednak zawodnik go zawiódł. Rozmawiałem z nim o 13, wszystko było w porządku, o 15 tam się chciałem spytać, miał włączony telefon. O 15 nie miałem z nim kontaktu, dowiedziałem się tu na gali, że jest... Nie wiem... Tomasz Bezrąk kłamie. Mówi, że jest bez rąk, a ja na tym wywiadzie widzę ciągle te ręce. Jestem takim bezbekiem, ja chyba powinienem założyć kanał z dupy 2, nie? Bo to jest podobny rodzaj humoru. Problem na gorąco, nie chcę nic mówić, ale no można powiedzieć, że zawiódł mnie. Przechodząc do samego pojedynku, od jego początku to właśnie Dawid był stroną przeważającą i nakładającą presję na Karpim. Ambro zadawał sporo ciosów, jednak Kasprzak przyjmował większość z nich na gardę i cierpliwie czekał na swoje szanse, które z czasem zaczęły się pojawiać. Z biegiem czasu pojedynek zaczął się wyrównywać, a ciosy i kopnięcia Karpiego zaczęły dochodzić do głowy Ambra i wyraźnie go naruszać. Finalnie pod sam koniec starcia partner Wiktorii Jaraniewskiej przeprowadził ładną kombinację i trafił Dawida czystym ciosem na szczękę, po którym weteran freakfightu wpadł na deski oktagonu i był liczony. W międzyczasie wybrzmiał gong kończący zarówno jednorundowy pojedynek, jak i całe starcie, a De Carpi wygrał turniejowego eliminatora, w związku z czym zgodnie z pierwotnym planem miał walczyć w pierwszej rundzie igrzysk z Irionem. Następnie po dłuższej przerwie poświęconej na studio doszło do otwarcia płatnej części wydarzenia poprzez awaryjnie zorganizowane starcie Łukasza Magikala z Matim MMA. Starcie miało dość senny przebieg. Zdecydowanym faworytem był Mati, który od początku był stroną nakładającą presję na rywala, jednak młody magiczny nie dał się zdominować i również starał się odgryzać rywalowi. Z biegiem czasu uwydatniać zaczęły się jednak jego problemy kondycyjne i znajdował się on w coraz głębszej defensywie. Na początku trzeciej rundy Łukasz postawił wszystko na jedną kartę i ruszył z agresywną szarżą na swojego rywala, jednak ten nie dał się zaskoczyć. Jak się po chwili okazało, przyszło mu za to zapłacić wysoką cenę, ponieważ Mati najpierw trafił podmęczonego Łukasza wysokim kopnięciem i doprowadził do pierwszego liczenia, a po chwili poprawił serią ciosów na szczękę, po których najmłodszy przedstawiciel rodu Zwierzyńskich upadł po raz drugi i nie wykazał chęci do dalszej walki. Chwilę później w klatce pojawiły się bohaterki pierwszego z trzech kobiecych pojedynków na gali i jednocześnie bohaterki bardzo dużego konfliktu, Ewa Brodnicka i Karolina Gackowska. Panie od samego początku ostro na siebie ruszyły. Ja nie wiem. Kogo byś najchętniej na ring zaprosiła z aktualnie funkcjonujących polityków? Ciebie bym zaprosiła. Na ring? Żadnego polityka, no. No ja to bym wytrzymał trzy czwarte rundy. Zróbmy jakiś mecz charytatywny. Naprawdę zróbmy? Dam ci dwa miesiące na przygotowanie. Przypadkowo mam rękawice. Moje. Michał, to są dla ciebie. Bardzo proszę. To są dla ciebie. Co ty się taka słodka i niewinna wydawała, co? W początku, żeby dama, czyli Ewa, pokazała... i wymieniały się dynamicznymi ciosami. Znacznie skuteczniejsza była jednak Brodnicka, która częściej trafiała mniej doświadczoną stójką. Ja wam powiem, że obejrzałem sobie tą walkę Brodnicka kontra Zupka. Stwierdziłem, że 50 zł to trochę dużo jak na pay-per-view, ale mój kolega kupił dostęp do pay-per-view i mi pożyczył. Rafciu to biznesmen. I powiem wam, że moim zdaniem wyrównana walka. Wyrównana. Ja nie wiem, komu dałbym werdykt. Mi osobiście się nawet wydawało, że chyba Brodnicka wygrała, tak prawdę powiedziawszy. Ale ja się chujam. Rywalkę, która w kryzysowych sytuacjach dążyła do klinczu. Zasadniczo wszystkie trzy odsłony starcia wyglądały podobnie. Brodnicka napierała na Gackowską i atakowała ją przede wszystkim pięściami, korzystając ze swojego zaplecza bokserskiego. Karolina z kolei starała się unikać ataków Cleo i szukała w kontrze ciosów na dół oraz kopnięć. Pojedynek z pewnością był dość wyrównany i nie można w tym przypadku mówić o deklasacji którejkolwiek ze stron, w związku z czym można było zakładać, że werdykt sędziowski wywoła u przegranej negatywne emocje. Tak się też stało i po tym jak sędziowie dość zaskakująco wskazali jednogłośnie na zwycięstwo Gackowskiej, Brodnicka ewidentnie nie mogła się z tym pogodzić. W wywiadzie po walce była zawodowa pięściarka wskazała na to, iż jej oponentka w walce dopuszczała się nielegalnych uderzeń głową, za które powinna mieć odjęte punkty, co nie miało... Boxdel film znowu dodał! ...jednak miejsca. Ponadto już kulisami wydarzenia podczas wywiadu dla Mateusza Kaniewskiego Cleo przyznała, że nie zgadza się z werdyktem sędziów i uważa, że pomylili się oni w swojej punktacji, a także iż zarówno ona, jak i jej narożnik... Cześć widzowie, jesteśmy świadkami pięknych szachów 5D.
I robię to tylko po to, ponieważ robię sobie taki eksperyment głównie dla siebie, ale jak wysłuchacie ten film do końca, to zobaczycie, że większość rzeczy, które powiem, jak nie całość, zapewne będzie prawdą. Zbigniew Sonoga wrzucił na Twitter materiał, który bardzo mocno trenduje. Osiągnął on w ciągu godziny status miliona wyświetleń i wrzucił tam materiał wideo, w którym ukazuje i obnaża, w cudzysłowie, Krzysztofa Stanowskiego. Materiał pokazuje, że Krzysztof Stanowski współpracuje z pewną partią polityczną, że o niektórych osobach nie można mówić w Kanale Zero. Skazieckich osób, których nie ruszamy. Okej, no to dobra, w dużym skrócie mówi to, co powiedziałem ja, że nie dziwiłbym się, gdyby to była podpucha po prostu. Znaczy, ja powiem raz jeszcze, ja po prostu uważam, że nie ma wolnych mediów w telewizji, wszystkie media są ze sobą powiązane. Zresztą ja nie wiem, dlaczego w Polsce się mówi o takich osobach, że są szurnięte i mówi jakieś teorie spiskowe. Trump, który najprawdopodobniej wygra wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, mówi dokładnie to samo, że media wszystkie w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę lobbują i są przez kogoś przekupione. No, no i tak, taka jest rzeczywistość. Ja powiedziałem tylko tyle, że mnie w telewizji to nie dziwi, dla tych, którzy tego nie widzieli. Natomiast Stanowskiego coś takiego bym nie podejrzewał, ale chuj wie, jak te media internetowe też działają. Natomiast mi się wydaje, że istnieje duże prawdopodobieństwo tego, że po prostu jest to pułapka zostawiona przez Stanowskiego na Stonogę i najprawdopodobniej jest to jakieś AI czy coś takiego. Ale no nie byłem pewien, tak? Też bałem się trochę, że ludzie zaraz zaczną że jestem stronniczy, że się opowiadam za kimś, ale moim zdaniem ten wyciek jest strasznie z dupy i jest podejrzany, a poza tym takim mocnym argumentem na to jest to, że w dziwnych okolicznościach nagle ten materiał się pojawił, to znaczy kiedy wyszedł film Stanowskiego na Szalonego Reportera, to Szalony Reporter nie był w posiadaniu tego materiału, a nagle magicznie po jakimś czasie oni robią dochodzenie i taki film się znajduje. No jest to dziwny zbieg okoliczności, wygląda jak podpucha, nie? No. Ja się często na Trumpa powołuję, no bo ja jestem zwolennikiem Trumpa, tak szczerze, możecie mnie wyzywać. Dla mnie, ja uważam, że Trump jest mocną zagadką polityczną dla Europy, natomiast ideologicznie przemawia do mnie wiele rzeczy, które Trump mówi i uważam, że Trump jest przeciwnikiem skrajnego lewactwa, które wyniszcza nasze społeczeństwo, więc tak. No. Poza tym, widzowie, no ja nawet nie bez powodu, inaczej, ja nie bez powodu zacząłem trenować golfa w ostatnim czasie. Pan prezydent Trump do mnie ostatnio zadzwonił i zaprosił mnie na jakiś meczek sparingowy. Ja oczywiście tę propozycję rozważam. Także, no, możecie się teraz ze mnie śmiać, ale wiecie, u Adina Rosa też wystąpił, także kto wie, może IRL-a ze mną z golfika też pyknie. Przewidywali jej nieznaczną wygraną. Nie wiem, no sędziowie po prostu moim zdaniem źle policzyli, no ale co mam zrobić? Ja uważam, że nieznacznie wygrałam ten pojedynek. Ponadto chwilę po 23 Michał Rogoziński poinformował na swoim Twitterze, że sztab Brodnickiej zdecydował się złożyć protest w sprawie werdyktu. Następnie byliśmy świadkami pierwszej walki turniejowej pomiędzy Czarnym Polakiem i Mr. Matim. Miranda był zdecydowanie najaktywniejszym zawodnikiem igrzysk podczas konferencji i innych programów promujących galę, jednak nie przeniósł tym razem swojej postawy do oktagonu. O ile... No i właśnie widzicie, to właśnie wywołuje tego typu rozmowy. Już teraz gość na przykład pisze komentarz, gościa wspierającego Rosję pochwalasz nieźle. No wiadomo, wiadomo. Ogólnie właśnie tak to niestety wygląda. W momencie, w którym powiesz, że ktoś ma zbliżone poglądy do twoich, to od razu ci się przypisze jeden do jednego wszystkie słowa, które dana osoba wypowiada, bo przecież jeżeli sympatyzujesz z niektórymi kwestiami drugiego człowieka, to znaczy, że jesteś zero-jedynkowo oddany wszystkim kwestiom, które ta osoba wypowiada. No spoko. Spoko, nie ma problemu. Możesz mnie wyzywać, możesz mnie nikt nie oglądać. Na początku walki Czarny starał się urwać głowę swojemu rywalowi, o tyle z biegiem czasu zaczął tracić pomysł na starcie, a ciosy Matiego zaczęły robić na nim wrażenie. Na około półtorej minuty przed końcem walki doszło do kuriozalnej sytuacji. Pochodzący z Angolii zawodnik wykonał nielegalną akcję polegającą na przechwyceniu nogi rywala, po czym upadł i co ciekawe postanowił nie wstawać i odmówił dalszej walki, w związku z czym Mr. Mati został pierwszym finalistą turnieju. Chwilę później w klatce byli już bohaterowie turniejowego starcia numer 2, czyli... Znaczy, on po prostu będzie mawiał całą galę Prime'u, tak? Dobra, widzowie, zapraszam na wielkie sprzątanie.